trenerze łatwiejsze punkty niż można było zakładać. No, przyznam szczerze, że całą noc nie spałem, bo gdzieś tam tego meczu się bałem. Wiedzieliśmy, że zespół z Jelnej parę niespodzianek w tej rundzie czy w poprzedniej sprawił, więc spodziewaliśmy się trudniejszego meczu. Natomiast fajnie, bo już w pierwszej połowie zamknęliśmy mecz i odnieśliśmy zwycięstwo. Kluczowym momentem było zneutralizowanie poczynań Pauliny Tomasiak? Tak, taki też był plan, stąd trochę inny skład w środku pola. Wystawiliśmy tam tak naprawdę po raz pierwszy Wiktorię Pietrzy, która miała zbiegać z prawej obrony. Tam zagrała dzisiaj Martyna Cyga nominalnie, środkowa obrończyni, więc był taki plan, dziewczyny go zrealizowały i tak naprawdę Paulina nie miała sytuacji żadnej bramkowej. Przebieg spotkania, jego obraz pokazał, że istnieje życie w rekordzie bez Magdy Knysak. To jest chyba kluczowe też dla nas. Ja uważam, że nie powinno być w zespole tak, że bez jednej zawodniczki zespół nie potrafi grać i myślę, że niezależnie której z nich by nie było w danym meczu, każda dziewczyna, która by weszła, by sobie poradziła i ten mecz był takim dowodem, że pomimo braku Magdy, która zagrała wszystkie mecze od pierwszej minuty, dzisiaj sobie dziewczyny poradziły i zastąpiły ją naprawdę godnie. No i trzeba pochwalić, wyróżnić napastniczki. To cieszy, bo trzy strzeliły bramki, czyli skrzydłowa jedna, druga i napastniczka. Także to jest miłe też i fajne dla nas jako trenerów, bo sporo poświęcamy im czasu. No i zdobyły wszystkie pięć bramek. W środę mecz, wyzwanie. Pucharowa konfrontacja z mistrzyniami Polski. Tak, ja się na ten mecz cieszę i myślę, że zespół też, bo raz, że będziemy mieć możliwość zagrania z mistrzem kraju, dwa, z zespołem bardzo silnym Ekstraligi, więc skonfrontujemy się z kimś naprawdę topowym w Polsce i czekamy na środę, żeby się rozegrać jak najlepszy mecz. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Na pewno się przyda, dzięki. Kasiu, fajnie ułożyło się dla Was to spotkanie, nadspodziewanie gładko. No, stało się wszystko to, co trenowałyśmy i tak dalej, mecz pod pełną kontrolą, więc wszystko okej. Tak z ręką na sercu, jak wychodzi łączenie obowiązków futsalowych z futbolowymi? No nie jest to łatwe, dla mnie też nie. Różne urazy się zdarzają poprzez zmiany nawierzchni, tu strawy na hale i tak dalej. No ale już ku końcowi jeszcze tylko Puchar Polski na futsalu został, a tak to tylko trawa. No ale wróćmy do meczu z drużyną ze Staszkówki i Jelnej. Obraz tego spotkania i wynik stanowi, iż sięgnęłyście po łatwe trzy punkty. Nie wiem, czy łatwe. Też mecz się nam tak ułożył. Pierwsza bramka, później od razu druga. Myślę, że ładniejsze były bramki niż gra. Wyniki tej kolejki ułożyły się niejako pod Was. Powinno być łatwiej w dalszej części rozgrywek pierwszoligowych. A nie wiem, jeszcze trudne mecze przed nami, także myślę, że każdy kolejny mecz to jest cel na trzy punkty i później zobaczymy, jaki będzie końcowy rezultat. To na koniec zapytam o rokowania przed środową konfrontacją pucharową z mistrzyniami Polski, obrończyniami trofeum z Łęcznej. No myślę, że taki będzie to dla nas sprawdzian troszkę. No zagramy tak, jak potrafimy, no zobaczymy. Powodzenia. Dziękuję.